Chrzanów ma tę zaletę, że mieszkając na obrzeżach wystarczy 10 minut, by na dwóch kółkach wyjechać za miasto na tereny zielone. Można wybrać kierunek Zalew Chechło i Puszcza Dulowska lub lasy na kątach. Urokliwych miejsc jest zresztą wiele. W powiecie chrzanowskim jest bardzo wiele terenów urokliwych, przyrodniczo, bardzo ciekawych, które można zwiedzić z perspektywy siodełka rowerowego. Rower daje także możliwości zwiedzania ziemi chrzanowskiej z nieco innej perspektywy. Na rowerze można dojechać w takie miejsca, gdzie nie dojedzie się samochodem. Można czasami jeszcze zboczyć w bok, podprowadzić rowerek tam, gdzie się nie da dojechać, żeby pokazać najciekawsze miejsca i historyczne, i przyrodnicze naszego terenu. A jest co pokazać. PTT od wielu lat w okresie wiosenno-letnim organizuje weekendowe wycieczki rowerowe. Zaczynamy 1 maja i po dwie wycieczki w miesiącu, w soboty do końca września. Nawet zahaczamy też o październik, jak jest piękna pogoda. Także zapraszamy na te nasze wycieczki. One są organizowane w sobotę o godzinie 10:00 tutaj na Placu Tysiąclecia. Wystarczy tylko przyjechać ze sprawnym rowerem. Udział w takich wycieczkach jest bezpłatny. W ten weekend 27 lipca rowerzyści pojadą do Doliny Karpia, a początkiem sierpnia w okolice Chrzanowa. Pojedziemy tutaj do Pogorzyc, tam zwiedzimy sobie te stawy kaskadowe, które tam są. Nie każdy o nich wie, a naprawdę piękne, urokliwe miejsce. Później pojedziemy przez Płazę, otoczenie Pałacu Starzeńskich, tam zwiedzimy i pojedziemy przez Stare Dworzysko nad Chwaczałą, zjedziemy do Regulic i wrócimy przez Puszczę Dulowską. Nie tylko PTT zaprasza na wspólne wyjazdy rowerowe, także Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów zachęca do takich podróży. W niedzielę 28 lipca ruszają Szlakiem Wapiennym. Biblioteka Chrzanowska wraz ze Stowarzyszeniem Zapiecem wydała w zeszłym roku taki spacerownik po ziemi chrzanowskiej i poproszono nas, abyśmy opracowali trasę wzdłuż miejsc, które są związane z przemysłem wapiennym tutaj na naszym terenie. I tutaj mamy, powiedzmy, jaskinię Macieja w lesie tutaj w Kościelcu, między Kościelcem a Płazą, potem Kamienią w Pogorzycach, potem Górę Grodzisko, Górę Bukowice, Piec Wapienny w Zagórzu. No i po prostu jak się połączy te miejsca, to powstaje bardzo ciekawy, acz trochę taki wymagający szlak, bo są wzniesienia. Szczegóły dotyczące wypraw rowerowych można znaleźć na stronach internetowych obu organizacji. A jeśli ktoś woli piesze wędrówki, też nie ma problemu. PTT i PTTK zapraszają na wycieczki górskie.